God is going to bless us all in the next couple of hours. Spodziewam się tego, że Bóg będzie nam błogosławił przez najbliższe parę godzin. I just want to say that I believe God wants to build up the men of St. Joseph, not just here in Poland or the United States, but all over the world. Chciałem wam tylko powiedzieć, że wierzę w to, że Bóg chce naprawdę zbudować mszy świętego Józefa nie tylko tutaj w Polsce czy w USA, ale tak naprawdę po całym świecie. The goal of men of St. Joseph is to have all men really committed to Jesus Christ. Celem mszy świętego Józefa jest to, żeby wszyscy mężczyźni byli prawdziwie oddani Jezusowi. To have a personal relationship with Jesus. Aby mieli osobistą relację z Jezusem. And the ability to come together as men to worship God together. I by mieli tę możliwość, aby stawali razem i uwielbiali razem Boga. I've had the opportunity to preach in over 20 countries around the world. Miałem możliwość, aby mówić w ponad 20 krajach po całym świecie. And most of the Catholic places that I preach in, it's 70% women, 30% men. I we większości krajów, w których głosiłem Ewangelię, jest tak, że jest 70% kobiet i 30% mężczyzn. And that hasn't always been true in the Catholic Church. A muszę wam powiedzieć, że to nie zawsze było tak w Kościele katolickim. It's just the last couple of hundred years we've switched around where there are more women coming to church than men. To jest tylko ostatnie paręset lat, kiedy to się wszystko przestawiło i jest więcej kobiet niż mężczyzn, które przychodzą do kościoła. For maybe 1700-1800 years it was always the men that led the church. Przez całe 1700 pierwszych lat chrześcijaństwa było tak, że to mężczyźni prowadzili kościół. But as usual, like we do in our homes, when we give up a little bit of our authority, the women gladly come in and take over for us. I to jest zawsze tak, że jeśli troszeczkę, to jest dokładnie w kościele tak samo jak jest w naszym domu, w naszych domach, że jeśli troszeczkę ustąpimy na chwilę, to kobiety z chęcią przejmują władzę. And I thank God that we have women in the church, or we wouldn't have a church. Ja dziękuję naprawdę bardzo Bogu, że mamy kobiety w Kościele, bo gdyby nie one, to byśmy nie mieli w ogóle ludzi w Kościele. Ale myślę, że nadszedł czas, żeby rzeczy obrócić do góry nogami. My w Kościele katolickim w Ameryce i tutaj w Polsce, my mężczyźni, we've lost what? Our power, our influence. Straciliśmy naszą moc i nasz wpływ w kościele. We no longer influence the government at all because we're not important. My już w ogóle nie mamy żadnego wpływu na rząd. My jesteśmy po prostu zupełnie bez znaczenia. If you think about in the United States especially, we have a very small Muslim population. Na pewno wiecie, że my w USA mamy taką małą muzułmańską społeczność. But the media would never say a bad word about Muslims. Ale media się nigdy nie odważą, żeby powiedzieć jakiekolwiek złe słowo o muzułmanach. But almost every day in the newspapers and on the television you hear very sarcastic words being spoken about Catholic churches. Ale praktycznie każdego dnia możecie usłyszeć sarkastyczne słowa, które są wypowiadane na temat katolików. See, the media is not afraid of women. Zobaczcie, media nie boją się kobiet. The Muslim churches, men lead the church. Kościół muzułmański to jest kościół prowadzony przez mężczyzn. In the Catholic Church in the United States, women lead the church. A kościół katolicki w USA jest prowadzony przez kobiety. And they have no political power. I one nie mają żadnego wpływu politycznego. God has put authority under a man's. Dlatego, że władza jest przekazana mężczyznom. We need to take it back. Musimy to odebrać. We need to assume our responsibility as men to be responsible in the church. Musimy sobie uświadomić i przyjąć to, że my mamy odpowiedzialność w kościele. We need to be leading our families to church on Sunday. To my musimy przyprowadzać nasze rodziny do kościoła w niedzielę. We need to be leading the prayer in our homes. To my musimy prowadzić modlitwę w naszym domu. And not leaving everything up to mother to do. I nie pozwalać na to, aby wszystko robiła żona. We just need to turn things around. Musimy po prostu przestawić rzeczy. We need as men to stand up and say, yes, I am proud to be a Catholic. I'm what? Proud to be a Catholic. To my musimy powstać i powiedzieć tak, ja jestem dumny z tego, że jestem katolikiem. We need to continually make good choices with our lives. Bez przerwy musimy robić dobre wybory w naszym życiu. Life is a series of choices. Życie to jest seria wyborów. We choose to come here today. Wybraliśmy, żeby tutaj dzisiaj przyjść. And I hope that was a good choice. I mam nadzieję, że to był dobry wybór. But we make 2500 choices every single day. Ale robimy 2500 wyborów każdego dnia.
But you'd be surprised at the choices you're making now, how it's going to influence the rest of your life. I na pewno się zdziwicie, gdy się okaże, jak wybory, których podejmujecie się dzisiaj, zmieniają waszą przyszłość. You choose the thoughts that you're going to think. Wybieracie myśli, o których będziecie myśleć. You choose what you're going to watch on television, what you're going to listen to in the radio. I wybieracie to, co będziecie oglądali w telewizji, czego będziecie słuchać w radiu. You even choose the attitude you have toward yourself. Nawet wybraliście nastawienie, które będziecie mieli do samych siebie. Whether you're going to be in a good mood or a bad mood. Czy będziecie mieli dobry nastrój, czy zły nastrój. And you choose who you're going to associate with in your life. I wybieracie to, z kim się będziecie zadawać w życiu. We need to make choices to associate with the right people in the right places. Możecie podjąć decyzję, aby stowarzyszyć się z ludźmi dobrymi w odpowiednich miejscach. And the choices we're making every day. I wybory, których podejmujemy się każdego dnia. Determine our destiny. One określają nasze przeznaczenie. You are what you are today because of the choices you've made in your past. Jesteś tym, kim jesteś ze względu na wybory, jakich podjąłeś się w przeszłości. And you will be what you are in the future by the choices you're going to make today. I będziesz tym w przyszłości, na co zdecydujesz się dzisiaj. So the quality of your life is determined by the choices you're making. Więc jakość twojego życia jest określona poprzez wybory, które podejmujesz. We need to make wise choices. Więc musimy podejmować dobre wybory. So we need to have a plan that God has given us in our lives. We need to have God's plan in our lives. Musimy mieć Boży plan w naszym życiu. Jeremiah says this. Jeremiasz mówi tak. God saw you before you were knit in your mother's womb. Bóg widział ciebie zanim powstałeś w łonie matki. And he planned out all of your days for good and not for evil. I zaplanował wszystkie twoje dni dla dobra, nie dla zła. And in Ephesians 2:10 it says we are predestined by God. A w 10 wersecie drugiego rozdziału listu do Efezjan jest napisane, że zostaliśmy przez Boga przeznaczeni. So the scriptures are telling God has a plan for us and it's a good plan. Więc Pismo do nas mówi, Bóg ma dla nas plan i to jest dobry plan. We're supposed to have a good life. Ty powinieneś mieć dobrą żonę. He's saying if we make right choices in our lives, he's going to have us have a good and power-filled life. Zobaczcie, chodzi o to, że jeśli będziemy czynili dobre wybory, to będziemy mieli życie napełnione mocą i power in our lives. To będziemy mieli moc w naszym życiu. Paul says something even more incredible. A Paweł mówi coś jeszcze bardziej. He says that God wants to do more than you could think. Mówi, że Bóg chce uczynić więcej niż ty byś mógł sobie wyobrazić. Infinitely beyond all your highest hopes or dreams. Nieskończenie ponad to, co sobie możesz wyobrażać i oczekiwać. Or even the things that you can imagine. I nawet poza to, co sobie możesz wyobrazić. God wants to do more than that for you. I Bóg chce uczynić więcej niż to dla ciebie. Are you living this wonderful life? I chcecie żyć pełnym i cudownym życiem? Do you have everything you want? Czy masz wszystko, co byś chciał? Are you as happy as anyone in the whole world? Czy jesteś tak szczęśliwy jak każdy na świecie? Then you're not living the life that God has promised to us. To wtedy nie masz tego życia, które Bóg nam obiecał. See, we've understood Christianity in the wrong way so much in our church. Zobaczcie, tak strasznie pojmowaliśmy nasze chrześcijaństwo w zły sposób. We're told if we're just very, very good. Nauczono nas, że jak będziemy tacy bardzo, bardzo dobrzy. And you're very, very quiet. I bardzo, bardzo cisi. And you whisper your prayers. I będziesz sobie szeptał swoje modlitwy. And you don't do anything bad. I nie zrobisz niczego złego. Then maybe. To może wtedy. You can go to heaven someday. Pewnego dnia pójdziesz do nieba. But don't expect anything here. Ale niczego tutaj na ziemi się nie spodziewaj. Because you know the terrible worldly people, they're rich. Dlatego że ci źli ludzie ze świata, oni są bogaci. The men that lift weights and they're very proud of their muscles, they're healthy. Ci, którzy pakują cały dzień i są dumni ze swoich mięśni, ci są zdrowi. But you're supposed to be quiet little mice. A ty musisz być sobie taką cichutką, potulną, szarą myszką. Isn't that what a Catholic man is? Czy to jest taki powinien być katolicki mężczyzna? I believe that. Ja w to wierzę. I know I felt uncomfortable in church. Ja wiem, że ja bardzo źle się czułem w kościele. I felt like this is a place for women and children. Bo myślałem, że to jest miejsce dla kobiet i dzieci. I was a firefighter for 20 years. Ja byłem przez 20 lat strażakiem. We run through flaming walls. My
przebiegaliśmy przez ściany z ognia. I like to kick down doors. Ja uwielbiałem wyważać drzwi poprzez kopniaka. Smash through walls and windows. I przebijałem się przez okna oraz przez ściany. Pick up people and drag them out of the house and save their lives. Wyciągałem ludzi z ognia i ratowałem im życie. That always made me feel strong and manly. To zawsze sprawiało, że czułem się silny i męski. But if I go to church. Ale jeśli chodzi o kościół, to very quiet. To w kościele byłem cichutki. Very nice boy. Bardzo byłem grzecznym chłopcem. Don't do anything fresh. Nic nie rób takiego nowego. No. Nie. One of the things that God told us to do. My chcemy te rzeczy, które Bóg nam kazał robić. Was cast out demons. I to jest właśnie, aby wyrzucać złe duchy. You know, you can't wrestle with a demon if you're a very quiet little boy. Jak to można wyrzucić złego ducha, jeśli jest się cichutkim, potulnym chłopcem? Only men, real men, cast out demons. Tylko mężczyźni, prawdziwi mężczyźni wyrzucają złe duchy. Heal the sick. I uzdrawianie chorych. And preach the good news in power. I głoszenie dobrej nowiny z mocą. See, God has promised us so many things in the Bible, but we don't read the Bible. Zobaczcie, Bóg nam obiecał tak wiele rzeczy w Biblii, a my tej Biblii nie czytamy. We've made some bad choices. My często robimy złe wybory. We decided that the Bible was for Protestants. My zdecydowaliśmy, że Biblia jest dla protestantów. We forgot. We wrote the Bible, the Catholics. Zapomnieliśmy o tym, że to my, katolicy, napisaliśmy Biblię. To jest nasza księga. And it's the manufacturer's book to tell us how to live our lives. This is what? It's the manufacturer's book. God manufactured us. He made us. Okay, to Bóg nas tak stworzył. God manufactured us, that? He made us, and that's the book that tells us how we work. Okay, Bóg nas stworzył i ta księga mówi nam, jak my działamy. If you buy a car, it has a book in it, tells you how the car works. Jak kupicie sobie samochód i dostaniecie książkę taką do tego, to wam powie, jak ten samochód działa. If you put water in the gas tank, the car doesn't work. Jak nalejecie wody do baku, no to chyba samochód coś nie za bardzo. But so you read the book. A więc trzeba przeczytać książkę. So you know how to run your car. Więc wtedy będziecie wiedzieli, jak się obsługiwać swoim samochodem. But God made a book, so we'd know how to run our lives. Dlatego właśnie Bóg napisał księgę, abyśmy wiedzieli, jak obsługiwać się naszym życiem. And Catholics never read it. A katolicy nigdy tego nie czytają. So we don't know the promises God has for us. Więc nie znamy obietnic, jakie Bóg ma dla nas. He says in John 10:10, we have a full and abundant life. W 10 wersecie 10 rozdziału Ewangelii Świętego Jana jest napisane, że mamy mieć obfite i pełne życie. Paul says, I'm going to give you more than you can imagine. A Paweł mówi, chcę wam dać więcej, niż możecie sobie wyobrazić. And we sit in church. A my siedzimy sobie w kościółku. I hope I can pay my bills this week. Mam nadzieję na to, że będę mógł zapłacić za swoje rachunki w tym tygodniu. No, he wants us to have so much. Bóg chce, abyśmy mieli aż tak dużo. That we take care of the poor. Że będziemy się troszczyć o biednych. We're the head and not the tail. My jesteśmy głową, a nie ogonem. We have victory already. Jesus won it for us. My już mamy zwycięstwo, które Jezus ma dla nas. We're not beggars. Nie jesteśmy żebrakami. We're strong men of God. We lead the world. My jesteśmy silnymi mężczyznami Boga, którzy mają przewodzić światu. We're a light to the nations, it says. My jesteśmy światłem narodów, tak jest napisane. How can we be a light to the nation if we're on our knees crawling around begging for help from God? Jak to jest możliwe, jeśli my cały czas się tarzamy po ziemi i prosimy, żebrażemy o pomoc Bożą. We want to stand next to Jesus. Musimy stać zaraz obok Jezusa. We want to fight demons. I chcemy walczyć z demonami. We want to rescue the poor and the lowly. Chcemy ratować biednych i samotnych. But we can't do that unless we're real men of God. I nie możemy tego uczynić, dopóki nie staniemy się prawdziwymi mężczyznami Boga. Did anyone here ever enjoy committing a sin? Czy ktoś z was cieszył się z tego, że popełnił kiedyś jakiś grzech? Did you enjoy it? Cieszyliście się z tego, że popełniliście grzech? No. Nie? You didn't enjoy sin? I did. Nie bawiliście się dobrze grzesząc? I liked to sin. Ja uwielbiałem grzeszyć. See, when you do the work the devil gives you. Bo jak robicie to, co diabeł wam każe. It's fun. To jest przyjemne. Oh, I like to eat too much. Uwielbiam się obżerać. Of course, later on I get fat and I'm not happy. Potem jestem tłusty i nie jestem za bardzo szczęśliwy. I would like to make money dishonestly, so I had millions and millions of dollars. Chciałbym nieuczciwie zarobić pieniądze po to, żeby mieć miliony dolarów. I don't do that because I'll go to jail if they arrest me. Ja nie robię tego, bo mnie aresztują. Because when you sin, you have to pay a price later. Bo jak grzeszysz, to musisz potem zapłacić cenę. So,
But when you sin, you enjoy it. Ale jeśli grzeszysz, to się cieszysz z tego. It's fun to sin. Bo to jest fajne, żeby I know none of you ever sinned, but those men they sinned. Ja wiem, że ci tutaj to raczej nie grzeszą, ale tamci to raczej na pewno. So we'll ask them if they enjoyed their sins. Więc zapytajcie wy tamtych, czy oni się dobrze bawią, jak grzeszą. Did you ever do anything immoral sexually? Czy zrobiliście coś kiedyś niemoralnego seksualnie? You don't do that because you don't like it. Przecież nie robicie tego dlatego, że wam się to nie podoba. You do it because it gives your body pleasure. Robicie to dlatego, że dla waszemu ciału daje to przyjemność. But all the devil can do is imitate the real thing that God has for us. Ale diabeł może naśladować dokładnie to, co jest prawdziwe i co Bóg ma dla nas. See, we're supposed to enjoy being Catholic. Zobaczcie, powinniśmy się cieszyć z tego, że jesteśmy katolikami. How do we enjoy being Catholic? Więc jak możemy się cieszyć z tego, że jesteśmy katolikami? If we can't do anything immoral, jeśli nie możemy zrobić nic niemoralnego, if we can't steal or overeat, jeśli nie możemy się ani obżerać, ani kraść, how do we enjoy being Catholics? Więc jak możemy się cieszyć z tego, że jesteśmy katolikami? He said he gives us a life filled with signs and wonders and miracles. To Bóg nam mówi, że daje nam życie pełne znaków i cudów. See, if you do devil work, zobaczcie, he rewards you. Jeśli angażujecie się w pracę dla diabła, to diabeł was nagradza. With pleasures of the flesh. Poprzez przyjemności ciała. But if you do God's work, a jeśli czynicie Bożą robotę, he rewards you with pleasures of the spirit. To on was nagradza przyjemnością ducha. But we've been told, oh no, we don't do that. A nauczano nas, o nie, my się w takie coś nie bawimy. We talk about how Jesus walked on the water and did miracles and signs and wonders. My rozmawiamy o tym, jak to Jezus chodził po wodzie i czynił też inne znaki i cuda. But we don't do that. Ale my tego nie robimy. Don't expect a miracle in your life. Nie oczekuj nigdy w życiu żadnego cudu w swoim życiu. You're just a quiet, nice little boy. Jesteś tylko małym, grzecznym chłopcem. You behave yourself. Więc zachowuj się. And then maybe someday, a może pewnego dnia, sister in school said you go to heaven. Bo tak jak powiedziała siostra w szkole, że pójdziesz może do nieba. So I want to talk and focus on signs and wonders and miracles in the Catholic life. Więc chciałbym teraz skupić się na znakach i cudach w życiu katolickim, katolika. I want to begin with Matthew 16. Chciałbym zacząć od fragmentu z Ewangelii Świętego Mateusza z rozdziału 16. Jesus says this to the Pharisees. Jezus mówi tak do faryzeuszów. They asked him for a miracle. Bo oni go żądają od niego cudu. And he says, how evil and godless are the people of this day. I mówi, jak złe i bezbożne jest to pokolenie. Because you ask for a miracle. Bo żądacie znaku. Jesus says, no. A Jezus mówi, nie. Now I just told you you're supposed to expect miracles. A teraz przecież przed chwilą wam mówiłem, że macie oczekiwać cudów, chyba nie? Jesus said, no, no miracles. A Jezus mówi, nie, żadnych cudów. Tak mówi do faryzeuszy. Because they were seeking miracles. Dlatego, że oni żądali znaku. We can't seek miracles. A my nie mamy szukać znaków. We seek Jesus. Najpierw szukamy Jezusa. And when you seek Jesus, jak będziecie szukać Jezusa, it says signs and wonders will follow you. Jest napisane, że znaki i cuda będą postępowały za tobą. As you go forward in your Christian life following Jesus, jak będziesz szedł naprzód w swoim chrześcijańskim życiu, naśladując Jezusa, signs and wonders will follow all that you do. To znaki i cuda będą następowały, będą towarzyszyły wszystkiemu, co robisz. So we're not seeking the miracles, we're seeking Jesus and miracles just happen. Więc nie szukamy cudów, ale szukamy Jezusa, a cuda dzieją się same. So we've got half of it right. We're seeking Jesus as Catholic men. Więc już mamy połowę roboty zrobionej przez to, że szukamy Jezusa. But we forgot there's a promise behind that. Ale zapomnieliśmy, że jest jeszcze obietnica do tego. And the promise is that signs and wonders will follow you. A obietnica jest taka, że znaki i cuda będą towarzyszyły. In Luke 24 it says this. A w 24 rozdziale Ewangelii Świętego Łukasza jest tak napisane. I Jesus will send what the Father has promised. Ja Jezus ześlę to, co Ojciec obiecał. But you must wait in the city until the power from above comes upon you. Ale musicie czekać, aż zostaniecie umocnieni mocą z wysoka. What power was he talking about? O jakiej mocy on mówi? Now he was talking to the apostles when he said this. I mówił do apostołów, kiedy o tym mówił. And these men had already gone out and healed people, cast out demons and preached the gospel. A ci mężowie przecież już dużo wcześniej poszli, aby uzdrawiać chorych i wyrzucać złe duchy i ogłaszać Ewangelię. As a matter of fact, the 72 disciples had already done the same thing. They cast out demons and all that, and he's saying you have to wait in the city though.
I tak naprawdę już tych 72 uczniów, którzy zostało posłanych, już to robili, a tu teraz nagle Jezus mówi, czekajcie w mieście. So what were they waiting for? Więc na co mają czekać? See, in the Old Testament, zobaczcie, jest tak, w Starym Testamencie the Holy Spirit would fall on prophets and kings. Duch Święty stępował na proroków i na królów. But it would only be a temporary anointing of the Holy Spirit in their lives. A to było tylko takie przejściowe namaszczenie Ducha Świętego w ich życiu. And when Jesus sent out the apostles in the 72, a gdy Jezus wysyłał apostołów oraz tych 72 uczniów, same kind of anointing, a temporary anointing for them. To było tak samo takie czasowe namaszczenie. But now Jesus is saying, wait. A teraz Jezus mówi, czekajcie. And when the power of the Holy Spirit comes on you now, gdy teraz wstąpi na was moc Ducha Świętego, it's coming on you permanently. To będzie trwale na was. It's going to stay on you. Będzie przebywać nad wami. You're going to be filled with the power of God all the days of your life. Będziecie napełnieni mocą Bożą przez wszystkie dni waszego życia. All we have to do is respond to this power. Jedyne co musimy zrobić, to jest odpowiedzieć na tę moc. But most of us, we get sprinkled with water when we're baptized. A większość z nas to jest tak, ma tak, że zostaje pokropionymi wodą podczas chrztu. We were babies, we didn't know anything. Byliśmy dziećmi, nic nie wiedzieliśmy, co się dzieje. But the church in its wisdom said, I'm going to give you confirmation as an adult. Ale Kościół w swojej mądrości mówi, dam ci bierzmowanie. And that's going to release the power of the Holy Spirit through you and in you. I to wtedy uwolni moc Ducha Świętego w tobie i przez ciebie. How many miracles did you see after confirmation? Ile cudów zobaczyliście po swoim bierzmowaniu? Did the dove appear to you? Czy jakiś gołąb się wam ukazał? Nie dużo. No. God wants something special in us, but we need to believe. Bóg chce dla nas coś naprawdę wyjątkowego, ale musimy wierzyć. Signs and wonders are part of being a Catholic. Znaki i cuda są częścią bycia katolikiem. All Catholics should be experiencing them. Wszyscy katolicy powinni tego doświadczać. See, the last thing that people say usually is very important in someone's life. Zobaczcie, jest tak w życiu każdego człowieka, że ostatnie słowa, które człowiek wyrzeknie, to są bardzo ważne słowa. When a man is about to die in war, the one thing he always says, "Oh, tell my wife and family I love them." Jeśli mężczyzna umiera na wojnie, to przekazuje innym wiadomość, żeby przekazali żonie i dzieciom, że je kocha. Or most wealthy men, they'll write a will out and say where they want all their worldly goods to go. A znowu bogaci ludzie to piszą testament i zapisują, które dobra mają przejść do kogo. So the last thing people say is usually something that is very important to them. Zazwyczaj ostatnie słowa to jest coś naprawdę bardzo ważnego. Now listen to some of the last things that Jesus said. Teraz posłuchajcie tego, co Jezus mówił jako swoje ostatnie słowa. Mark 16:17. 16 i 17 rozdział Ewangelii Świętego Marka. Believers will be given power to perform miracles. Wierzącym będzie dana moc, aby czynić cuda. They will drive out demons in my name. Będą wypędzali złe duchy w moje imię. They will place their hands on sick people and they will get well. Na chorych ręce kłaść będą, a ci zdrowie odzyskają. Anyone believe that? Czy ktoś w to wierzy? You don't believe it. Okay. Yeah, they believe. Okay. Wy nie wierzycie. We believe that. Wierzymy, tak? How many performed a miracle this week? Kto z was w tym tygodniu czynił cud? It was a miracle he got out of bed this morning. Cud to był to, że wstał z łóżka tego. That's the only miracle he had. To był jedyny cud, jaki miał. All right. Wózka. How many cast out demons? Kto wyrzucał złego ducha? I'm not talking about getting mad at your wife. Nie chodzi o... he's not married. He thinks confession. Confession's not casting out demons. Tak. Pierwsze to spowiadanie to nie jest wyrzucanie złych duchów i dwa, poradzenie sobie ze swoją żoną to też nie jest wyrzucanie złego ducha. That's not I'm not talking about that. All right. Let's do the easy one. No, zróbmy teraz coś łatwego. How many healed sick this week? Kto uzdrowił chorego dzisiaj, w tym tygodniu? Are they Catholic? Czy jesteście katolikami? Catholics are supposed to do this every day. Katolicy powinni to robić każdego dnia. You said you believe what they said in the scriptures. Mówiliście, że jest napisane, że wierzycie w to, co jest napisane. And Jesus says, this is really important. Pay attention. A Jezus mówi, to jest naprawdę ważne, uważajcie na to. This is what I'm going to leave for you. To jest to, co wam przekazuję. When he ascended to heaven, he only left us three things to do. Kiedy on wstąpił do nieba, to przekazał nam tylko trzy rzeczy do robienia. He knew he was talking to men, so he had to make it simple.
wiedział, że mówi do mężczyzn, więc musiał to uprościć, jak się da. Just three things, that's all I want you to remember. Chciałbym, żebyście zapamiętali tylko trzy rzeczy. Preach the gospel. Głoście Ewangelię. Cast out demons. Wyrzucajcie złe duchy. Heal the sick. I uzdrawiajcie chorych. And I'll see you in heaven. I potem do zobaczenia w niebie. And what do we do? A co robimy? We teach theology. Nauczamy teologii. And I'm not against theology. Ja nie mam nic przeciwko teologii. We all should study theology. Wszyscy powinniśmy studiować teologię. But why do we study it? Why do we study theology? Ale dlaczego to studiujemy? So we can practice our religion. Po to, żeby praktykować naszą religię. How do you practice being a Catholic? Jak praktykujecie wasze bycie katolikiem? Doing the stuff that Jesus did. Przez robienie tego samego, co robił Jezus. We're supposed to be like Jesus. Powinniśmy być jak Jezus. Anyone here like Jesus? Czy ktoś tutaj lubi Jezusa? At all? W ogóle nikt. Coś? Well, you wear sandals, so you think you're like Jesus. You wear sandals, so you think you're like Jesus. Nosicie sandały, więc pewnie myślicie, że dlatego jesteście podobni do Jezusa. That's not enough. To nie jest wystarczające. We need to be like Jesus in what we do. Musimy być jak Jezus we wszystkim, co robimy. Can you prove you're a Christian? Możesz udowodnić to, że jesteś chrześcijaninem? If the communists came back into Poland, gdyby komunizm wrócił do Polski, and they started taking people to court, i by nagle ludzi stawiali przed sądem, and said, if you're a Catholic, you're going to jail. I mówili, jeśli jesteś katolikiem, to pójdziesz do więzienia. And they grabbed you and took you into the courts. I by cię złapali i postawili do sądu. Could they prove you were a Catholic? Znaleźliby dowód jakiś, że jesteś katolikiem. How could they prove you were a Catholic? Jakby mogli znaleźć dowód, że jesteś katolikiem? You went to confession a year ago? Chodziłeś do spowiedzi rok temu? Or you showed up at church on Sunday? I w niedzielę pokazałeś się w kościele? You gave 1 hour to Jesus a week? Dajesz jedną godzinę w tygodniu Jezusowi? Would this prove you're really a Catholic? Czy to naprawdę jest dowodem tego, że jesteś katolikiem? Most Catholics would never go to jail for being Catholics. Większość katolików nigdy w życiu by nie poszła do więzienia za to, że są katolikami. Because most Catholics are not doing what Jesus did. Dlatego, że większość katolików nie robi tego, co robił Jezus. We Catholics have evangelized 1.1 billion people in 2000 years. W ciągu 2000 lat my katolicy zewangelizowaliśmy 1,1 miliarda ludzi. And that's very good. I to całkiem nieźle. Protestants, protestanci za to in 500 years, w ciągu 500 lat have evangelized 801 million people. Zewangelizowali 801 milionów ludzi. Almost as many as Catholics in 2000 years. Prawie tyle samo, ile katolicy w ciągu 2000. Now, I love the Protestant brothers. Jest tak, że ja naprawdę kocham protestantów. I think it's a blessing that we have the Protestants. I uważam, że to jest wielkie błogosławieństwo, że mamy ich dookoła siebie. But there's something wrong when it only took them 500 years to get almost as many people as we did in 2000. Ale coś w tym jest nie tak, skoro im się w ciągu 500 lat udało pozyskać prawie tylu wiernych, ile nam w ciągu 2000. If you put the Catholics and the Protestants together, jeśli sumujemy katolików i protestantów, 100 years ago we were 35% of the population. To 100 lat temu stanowiliśmy 35% całej populacji ludzkości. Today we're 32% of the population. A dzisiaj jest to 32%. Even together we're going down, not up. Nawet razem nasza liczebność spada, a nie wzrasta. And yet Jesus said, go out to all the world and tell the good news. A Jezus powiedział, idźcie na cały świat i głoście dobrą nowinę. Now, it's partly because I think mostly Catholics don't know how to evangelize. I to wynika w znacznym stopniu z tego powodu, że katolicy nie wiedzą, jak ewangelizować. Because there's nothing in our lives to bring people to. Dlatego, że nie ma niczego w naszym życiu, co by zainteresowało ludzi. What are you offering to people when you tell, come to my church? Co macie do zaoferowania, kiedy mówicie, chodź do mojego kościoła? At least in the United States, our churches have heat in them. We don't even have heat in this churches. W Stanach Zjednoczonych przynajmniej nasze kościoły są ogrzewane, a tutaj nawet ogrzewania nie ma. I don't want to be a Polish Catholic. Nie chcę być polskim katolikiem. W ogóle. Jest zbyt zimno. Stations of the Cross. Stations of the Cross. That's it. That's it. Suffering is wonderful. Tak, o to właśnie chodzi. Cierpienie jest wspaniałe. We Catholics know how to suffer. My katolicy naprawdę wiemy, jak cierpieć. You're going to evangelize lots of people. Naprawdę zewangelizujesz mnóstwo ludzi w ten sposób. You are going to be a great evangelist. Będziesz świetnym ewangelizatorem. Oh yes, yes. Come to my church and suffer.
chodźcie do mojego kościoła i cierpcie. I can see millions coming tomorrow. Ja właśnie widzę już, jak miliony przyjdą jutro. We cannot preach a gospel without the cross. Nie możemy głosić Ewangelii bez krzyża. The cross is the center of our church. Krzyż jest punktem centralnym naszego kościoła. And life isn't always fun and joy. I życie to nie jest zawsze radość i przyjemność. But he says, take my cross upon you because I'll make it light. On mówi, weźcie na siebie mój krzyż, ponieważ ja uczynię go lekkim. So there is the cross. Więc jest krzyż. But there's the strength of Christ that comes to help you bear your crosses. Ale jest też siła Chrystusa, która sprawia, że może jesteś w stanie nosić ten krzyż. St. Paul puts it this way in Romans 15, verse 19. A 19 werset 15 rozdziału listu do Rzymian jest tak mówi. By means of words and deeds, poprzez słowa i czyny, by the power of miracles and wonders, poprzez moc cudów i znaków, and by the power of the Spirit of God, i poprzez moc Ducha Świętego, I have fully proclaimed the good news about Christ. Ja w pełni ogłaszałem dobrą nowinę o Chrystusie. See, Paul didn't say, I just talked about him and that's it. Paweł nie mówi, ja po prostu mówiłem o tym i tyle. He said, no, signs and wonders and great deeds. That's when you do that plus proclaim the word, then you fully preach the gospel. Paweł mówi, że znaki i cuda i dobre czyny oraz głoszenie Ewangelii, to dopiero jest pełne głoszenie Ewangelii. I don't believe we've been fully preaching the gospel in the Catholic Church. Ja mam wrażenie, że my jednak nie głosiliśmy w pełni Ewangelii w Kościele katolickim. We avoid looking for signs and wonders and miracles. We don't want to be emotional. Myśmy zaniechali w jakiś sposób zajmowanie się cudami, bo nie chcieliśmy, żeby to było zbyt emocjonalne. I have a book at home that I love to read. It's called Raised from the Dead. Mam taką książkę w domu, którą uwielbiam czytać pod tytułem Wskrzeszeni. It's the stories about 400 resurrections by Catholic saints. To są historie około 400 wskrzeszeń dokonanych przez katolickich świętych. And it really shows the signs and wonders and miracles that have been true throughout all the history of our church. I pokazuje znaki i cuda, które działy się na przestrzeni naszej historii chrześcijańskiej, naszego kościoła. But most of these stories about saints hundreds of years ago, not the recent saints. Ale w jaki sposób są to święci sprzed setek lat, a nic nie ma tam za dużo o tych świętych nam współczesnych. Now, I'm an American, but I'm Irish descent. Jestem Amerykaninem, ale pochodzę z Irlandii. So I have to tell you about St. Patrick. Więc muszę wam oczywiście powiedzieć o świętym Patryku. St. Patrick raised more people from the dead that they can prove than any other saint. Święty Patryk wskrzesił więcej ludzi ze wszystkich, znaczy w porównaniu z kimkolwiek innym, jeśli chodzi o to, co jest udowodnione. He raised 39 people from the dead they can prove. Wskrzesił 39 osób i to jest na to dowody. They believe he raised more. Ale wierzy się, że wskrzesił jeszcze więcej. Hundreds and hundreds of people were healed when he prayed for healing. Pardon? Hundreds and hundreds of people were healed. Aha, i setki ludzi też było wskrzeszonych, uzdrowionych. He ordained 5,000 priests. I 5,000 kapłanów wyświęcił. He built 700 churches. I zbudował 700,000 kościołów. 700 kościołów. And in 30 years he converted almost the entire Ireland of Ireland. I w ciągu 30 lat nawrócił prawie całą Irlandię. By power, signs and wonders and preaching. Poprzez moc, znaki i cuda i głoszenie. But we don't want to talk about miracles. A my nie chcemy mówić o cudach. It's too emotional. Bo jest zbyt emocjonalne. Or maybe it's because I can't do them, I can't talk about them. A może jest tak, że ponieważ nie mogę tego zrobić, to nie mogę też o tym mówić. Or I've never seen a miracle, so how am I going to talk about it? Więc ponieważ nigdy nie widziałem cudu, to więc jak mam o tym mówić? I think the men of Saint Joseph. Ja myślę, że mężczyźni świętego Józefa. I wanted to be a spearhead for signs and wonders and miracles. Ja chcę być ostrzem oszczepu dla mężczyzn świętego Józefa. I've seen every miracle that's written about in the Acts of the Apostles. Ja widziałem praktycznie każdy cud, który jest opisany w Dziejach Apostolskich. The only time I did walk on water was when it was frozen, but that was my one time. Jedyne co do tego nie pasuje, to że nigdy nie chodziłem po wodzie, oprócz tego, kiedy było zamarznięte. But I've seen every other miracle. Ale widziałem wszelki inny cud. Including the raising from the dead. Włącznie z wskrzeszeniem. We have these miracles today. My mamy te cuda dzisiaj. And you don't have to be a super saint. You have to be a Catholic.
Nie trzeba być super świętym, trzeba być po prostu katolikiem. God wants to use every one of us. Bóg chce użyć każdego z nas. Because there's a world out there going to hell without the knowledge of Christ. Dlatego, że cały świat idzie do piekła ze względu na brak znajomości Chrystusa. There was this man in the church. His name was John Paul II. Był taki facet w kościele się Jan Paweł II. I don't know if you've ever heard of him. Nie wiem, czy coś słyszeliście o takim. But he was the last pope. Ale to był ostatni papież. And he did something very special for the church. I on zrobił coś wyjątkowego dla kościoła. He instituted the luminous mysteries to the rosary. Ustanowił tajemnicę światła różańca. And that's a very special gift to the church. I to jest naprawdę wyjątkowy dar dla kościoła. But I believe he was trying to tell us something about our faith when he gave us those mysteries. Tak czuję, że on chciał nam coś szczególnego powiedzieć, jeśli chodzi o naszą chrześcijańską wiarę. The first luminous mystery is the baptism of Jesus in the Jordan. Pierwsza tajemnica światła to jest chrzest Jezusa w Jordanie. And that was a nice thing. I to była bardzo fajna rzecz. But we think about it. Ale jak myślimy o tym, and the rosary we're supposed to meditate on these mysteries. Bo różaniec nas zachęca do tego, aby medytować nad tymi rzeczami. Now Jesus hadn't performed any miracles in his life. Zobaczcie, at this point. Zobaczcie, w tym momencie Jezus jeszcze nie uczynił żadnego cudu w życiu. And yet the Holy Spirit comes in the form of a dove and people can see it. Zobaczcie, Duch Święty wstępuje w postaci gołębicy i wszyscy to widzą. That's a nice miracle. To jest fajny cud, nie? To top that off, the Father speaks to him and people can hear it. Jeszcze na dodatek, Ojciec z nieba mówi do niego i wszyscy ludzie to mogą słyszeć. How many hear the Father's voice this week or this life? O, ilu z was w tym tygodniu albo w tym życiu usłyszało głos Ojca? Think about it. Pomyślcie o tym. And Jesus is what our aim is, to be like Jesus. A zobaczcie, naszym celem jest to, by być jak Jezus. I want to hear the Father's voice. Ja chcę słyszeć głos mojego Ojca. No. I do hear it in my mind or in my heart. Nie chodzi o to, że ja słyszę to w moim umyśle czy w moim sercu. But I'm expecting to hear it in my ear one day. Ja bym chciał to pewnego dnia usłyszeć w moim uchu. Or at least get to know some people that have heard it in their ear. Albo przynajmniej spotkać jakichś ludzi, którzy usłyszeli to naprawdę przez swoje ucho. Because Jesus said, I want you to do what I did and even greater things. Bo Jezus mówi, chcę, abyście robili to, co ja robiłem i nawet wspanialsze rzeczy. The second mystery was the miracle of the wedding at Cana. Druga tajemnica światła to jest cud na weselu w Kanie. Not just the wedding at Cana, but the miracle of the wedding at Cana. Nie tylko samo wesele, ale ten cud na weselu w Kanie. He changed water into wine. On zmienił wodę w wino. His first real written miracle. To jest pierwszy jego opisany cud. John Paul said, this is very important to realize that his ministry was about miracles. Jan Paweł II chce powiedzieć, że jego posługa dotyczyła czynienia cudów. And if Jesus does it, we need to do it. I skoro Jezus to robił, to my też to musimy robić. Now stay away from the wine, though. Ale trzymajcie się z dala od wina. You can do other miracles. You take it easy on the wine and stuff. Próbujcie inne lepiej może. Trzymajcie się lepiej z dala od wina. Third mystery. Trzecia tajemnica. The proclamation of the kingdom of God. Ogłaszanie Królestwa Bożego. See, I think John Paul was saying, we need to live the kingdom of God now. Jezus, Bóg chce powiedzieć, musimy teraz przeżywać Królestwo Boże. Our job isn't to get to heaven someday. Nasze zadanie nie polega na tym, aby pewnego dnia dostać się do nieba. Our job is to bring heaven to earth today. Nasze zadanie polega na tym, aby niebo ściągnąć na ziemię dzisiaj. That's how we're a light to the world. I dlatego jesteśmy światłością dla świata. We're supposed to reveal heavenly things to the people around us. That's how we evangelize. My mamy objawiać niebiańskie rzeczy dla ludzi. To jest sposób, w jaki powinniśmy ewangelizować. We're supposed to have so much understanding and so much power in our preaching that the heavens come down to earth. Powinniśmy mieć tyle zrozumienia i tyle mocy w naszym nauczaniu, aby niebo wstępowało na ziemię. The fourth luminous mystery is the transfiguration. Czwarta tajemnica przemienienie na górze Tabor. Now that's a nice thing to see. To już jest fajna rzecz, żeby zobaczyć. I want to get a video of that one. Ja bym chciał kiedyś nagranie z tego otrzymać. Jesus clothes get glorified. Jego ubrania stają się świecące. This is really good stuff. To jest naprawdę, to jest super. I mean, Hollywood's got nothing on Jesus. Ja myślę, że tutaj Hollywood też nie ma w ogóle co nawet umywać. But then Moses and Elijah appear with Jesus. Potem jeszcze Mojżesz i Eliasz. The prophets and the word. Prorocy i prawo. And the law. You have the prophets and the law. Mamy proroków i prawo. You have the fulfillment in Jesus. I macie spełnienie w Jezusie.
And then again you hear the Father's voice speaking to us. I znowu się słyszy, jak głos Ojca mówi do nas. Pretty miraculous. To jest naprawdę cudowne, co? We're supposed to meditate on that when we pray. Naprawdę mamy nad tym rozmyślać. And of course the fifth one is the institution of the Eucharist. A piąta tajemnica, ustanowienie Eucharystii. What more miraculous thing could God show us every day? Cóż bardziej cudownego Bóg mógł nam dać każdego dnia? Every day when the priest consecrates this piece of bread and this wine, za każdym razem, kiedy kapłan konsekruje kawałek chleba i wino, it really becomes the body and blood, soul and divinity of our Lord Jesus Christ. Naprawdę się dzieje ciałem i krwią, duszą i bóstwem naszego Pana Jezusa Chrystusa. If we have faith, this is the greatest miracle that God can do, and He does it every day for us. Jeśli mamy wiarę, to jest naprawdę najwspanialszy cud, jaki Bóg może zrobić, a On to robi codziennie dla nas. On top of all, we get a chance to consume that into our bodies. I jeszcze na dodatek, jeszcze możemy to przyjąć i spożyć. We live in a miracle church, all the time miracles. My żyjemy naprawdę w cudownym kościele, cały czas cuda. And I think John Paul was trying to point that out to us in these mysteries. Ja myślę, że właśnie, że o to chodzi Janowi Pawłowi II, po to nam wskazuje te tajemnice. That we don't have some boring church. Żebyśmy nie mieli takiego nudnego kościoła. Most of the young people in the United States don't want to go to mass because it's boring. Większość młodych ludzi w USA nie chce iść do kościoła, bo jest to nudne. Oh, because they have to sit there looking at the ceiling for an hour. Bo muszę siedzieć tam i patrzę się w sufit aż przez godzinę. And if you have no faith, it is boring. Jak nie masz wiary, to tak faktycznie But jest. If you have any understanding of signs and wonders and miracles that are going on during the liturgy, it's exciting. Ale jeśli masz jakieś pojęcie o tym, jakie cuda dzieją się w trakcie liturgii, no to jest naprawdę niesamowity cud. It's the most wonderful experience of the presence of God we could ever have is the liturgy. To jest liturgia to jest najcudowniejsze doświadczenie obecności Boga, jakie można mieć. But that only comes by faith. Ale do tego się dochodzi tylko przez wiarę. You can take someone off the street and bring them into match. They're bored. No jak zabierzesz kogoś prosto z ulicy i go przyprowadzisz na mszę świętą, to się zanudzi. I heard a great explanation of why mass is boring to people. Słyszałem kiedyś wspaniałe wytłumaczenie dlaczego msza święta jest nudna. There was a priest from England that came to the United States. Był sobie ksiądz z Anglii, który przyjechał do USA. He came to work in Texas in the United States. On pracował w Teksasie w USA. And in Texas, American football is very, very important. I dla Teksańczyków futbol amerykański jest naprawdę, naprawdę bardzo ważny. Everyone watches football on the weekends in Texas. W każdy weekend każdy ogląda futbol w Teksasie. And when this priest came, all the other priests in the rectory were sitting watching football on television. I kiedy on przyjechał, to wszyscy inni księża siedzieli w refektarzu i oglądali futbol. And they were screaming at the television, "Yes, get them, do that!" Oni się wydzierają przed telewizją, tak, dalej, coś tam podaj. And this priest from England said, "What are you crazy?" A ksiądz z Anglii mówił, co pogrzało was? Why are you so excited about the stupid men knocking each other down? Dlaczego się tak podniecacie tymi facetami, którzy tam się przewracają nawzajem? Because he didn't understand the game of football. Bo nie rozumiał, na czym polega futbol. Now rugby would have been important to him, but not football. Rugby może byłoby ważniejsze dla niego, ale futbol? He thought football was boring. On uważał, że futbol jest nudny. But he said a year later. Ale rok później. He found himself sitting in front of the television. Zauważył, że też siedzi przed telewizorem. Screaming and shouting like the other priest at the television. I że siedzi tam i się wydziera przed tym telewizorem tak jak wszyscy inni księża. Because he understood what it was all about. Bo zaczaił, o co w tym wszystkim chodzi. If we come to mass every week and we have no understanding. Jeśli przychodzimy na mszę świętą raz w tygodniu i nie mamy pojęcia o tym. It's boring. To jest nudne. It's not exciting. To nie ma niczego ekscytującego w tym. If you've never seen a miracle, you've never seen anyone healed. Jeśli nigdy nie słyszeliście cudu, nie widzieliście cudu ani once more. If you've never seen a miracle or anyone healed. Jeśli nigdy nie widzieliście żadnego cudu i nie widzieliście nigdy, żeby ktoś był uzdrowiony. If you're hooked on drugs and you can't get rid of that demon. Jeśli jesteście uzależnieni od narkotyków i nie możecie się pozbyć tego złego ducha. You're going to be bored with Christianity. To będziecie znudzeni chrześcijaństwem. Why be a Catholic? Po co być katolikiem? You're going to hell anyway. I tak pójdę do piekła. Because you don't have a personal relationship with Christ. Bo nie masz osobistej relacji z Chrystusem. We need to get the boredom out of church. Musimy się pozbyć nudy z kościoła. We need to get the excitement.
Musimy wprowadzić podekscytowanie. And I believe the key is signs and wonders and understanding. Ja wierzę, że kluczem do sukcesu to są znaki, cuda oraz zrozumienie. We need to approach people through their minds so they understand more. Musimy dotrzeć do ludzi poprzez through what? Through their minds. Poprzez ich umysły. But we also have to touch their emotions and their understanding in their emotions. Musimy także dotknąć ich ich uczuć, emocji. We need to be able to prove that Jesus Christ is risen. Musimy udowodnić to, musimy być w stanie udowodnić to, że Jezus Chrystus faktycznie zmartwychwstał. John Paul was giving us a hint in the luminous mysteries. Jan Paweł II nam dał taką wskazówkę w tych tajemnicach światła. He said, meditate upon these mysteries and you will come to understand what church is all about. Chciał powiedzieć, medytujcie, rozmyślajcie nad tymi tajemnicami, a zrozumiecie, o co chodzi w Kościele. The great philosopher Jim Carrey. Wspaniały filozof Jim Carrey. Jim Carrey is really not a philosopher. W sumie, no, Jim Carrey to chyba nie jest jednak filozof. He's a comedian that does movies. Jest żartownikiem, który występuje w filmach. But he said something very, very intelligent. Ale powiedział coś bardzo, bardzo inteligentnego. I'll quote him. Teraz go zacytuję. He said, I think that everybody should get rich and famous. Uważam, że każdy powinien stać się bogaty i sławny. And do everything they ever dreamed of. I robić dokładnie to, o czym zawsze marzył. So that they can see that's not the answer. Po to, żeby się dowiedział to, że to nie jest odpowiedź. He is just a secular man. On jest tylko zwykłym świeckim człowiekiem. A Hollywood movie star. Jest gwiazdą Hollywoodu. And he said, the answer isn't rich and famous. I mówi, że odpowiedzią nie jest bogactwo ani sława. And doing everything you want to do. I robienie wszystkiego, co mi się tylko zachce. He didn't say what the answer was. On nie powiedział, jaka jest odpowiedź. I get the answer. Ale ja znam odpowiedź. I know the answer. Ja wiem, jaka jest. It's a personal relationship with Jesus. To osobista relacja z Chrystusem. If we have a personal relationship with Jesus, jak mamy osobistą relację z Chrystusem, we have no more needs for riches or fame. To nie mamy żadnego więcej pragnienia, aby być bogatym czy też sławnym. Jesus is the answer, but he's a personal relationship with Jesus. Jezus jest odpowiedzią, ale chodzi tak naprawdę o osobistą relację z Nim. In John 3:3 it says this. Trzeci werset trzeciego rozdziału Ewangelii Świętego Jana mówi coś takiego. I am telling you the truth. Mówię wam prawdę. No one can see the kingdom of God unless he is born again. Nikt nie ujrzy Królestwa Bożego, dopóki nie zostanie ponownie narodzony. See, we cannot see in our eyes or in our minds the kingdom of God. Zobaczcie, nie możemy ujrzeć przy pomocy naszych oczu ani naszego umysłu Królestwa Bożego. All the works of God unless we have a personal relationship with him, we're born again. I wszystkiego i całego dzieła Bożego, dopóki nie będziemy mieli osobistej relacji z Chrystusem i nie będziemy ponownie narodzeni. God designed the church to be a church of power. Bóg stworzył kościół, aby był to kościół pełen mocy. Where we put on display the fact that Jesus is risen from the dead. Gdzie my akcentujemy to, że Jezus powstał z martwych. When we pray for the sick and they healed. Jeśli będziemy się modlić za chorych, a oni będą uzdrowieni. When we cast out a demon. Jeśli będziemy wyrzucać złego ducha. When we pray for people that are addicted and they're set free. Jeśli będziemy się modlić za ludzi uzależnionych i będą uwolnieni. Every time that happens. Za każdym razem, gdy coś takiego się stanie. The resurrected Jesus is put on display. To zmartwychwstały Chrystus jest w centrum. We owe people more than words. My jesteśmy winni ludziom więcej niż tylko słowa. They must have an encounter with God. Oni muszą przeżyć spotkanie z Bogiem. I owe them something that has power to change their lives. Ja jestem im winien coś takiego, co ma moc, aby zmienić ich życie. We don't have the power. My nie mamy tej mocy. But he has provided everything so that we can walk in his power. Ale Bóg wyposażył nas we wszystko, abyśmy mogli iść w Jego mocy. If we'll just go after the presence of God. Jeśli tylko będziemy zdążać za obecnością Bożą. Everyone in this room has the relationship with God that they want. Każdy z tutaj, kto jest w tym pomieszczeniu, ma taką relację z Chrystusem, jaką chce mieć. Your desires of yesterday, you're living today. Wszystkie pragnienia, jakie miałeś wczoraj, te owoce ich przeżywasz dzisiaj. You may say, "Oh, that's not true. I really want to have a better relationship with God. I want to be close to God." Może powiecie, nie, wcale to jest nieprawda. Ja chciałbym mieć dużo, dużo bardziej pełną relację z Bogiem. No, you know him to the degree that you sought him yesterday.
a niestety znasz go w takim stopniu, w jaki pragnąłeś go wczoraj. We need to change from being people of theory to people of practice. Musimy się zmienić z ludźmi, którzy są teoretykami, na ludzi, którzy są praktyczni. Now we all believe that God can heal. Zobaczcie, my wszyscy wierzymy w to, że Bóg może uzdrawiać. But we don't pursue him till he shows up. A nie zależy nam na tym, aby się okazało, że tak faktycznie jest. Behind the gospel we believe in is that Jesus Christ, the fact that he rose from the dead. Istotą tego, o czym mówi Ewangelia, jest fakt, że Jezus powstał z martwych. He ascended to the right hand of God. I wstąpił i siedzi po prawicy Ojca. And he sits there glorified today. I siedzi tam teraz, który jest uwielbiany. We are filled with the Holy Spirit. My jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, which is the power of God, który jest mocą Bożą. And I am obligated to bring that to the rest of the world. Jestem zobowiązany do tego, aby przekazać to reszcie światu. One of the works of the devil is to get us to measure our own spirituality. Jednym z dzieł szatana jest to, abyśmy mierzyli naszą własną duchowość. We're always thinking, how am I doing spiritually? Tak, żebyśmy zaczęli rozmyślać, jak tam mi idzie w sprawach duchowych. How's my character these days? Jak w tych ostatnich dniach wyglądał mój charakter? See, the devil wants us to be introspective, worried about how we're doing. Zobaczcie, diabłu zależy na tym, abyśmy się wpatrywali w siebie i zastanawiali się nad tym, jak tam jest z nami. Because it'll kill our faith, because we can never do well enough. Dlatego, żeby zabić naszą wiarę, bo nigdy nie będziemy w stanie wystarczająco zadowalającym. It's like the Dead Sea. All the grace comes into us, but we never give it out to anybody else. To jest tak jak w przypadku Morza Martwego. Wszystkie łaski w nas wpływają, ale nic się z nas nie wydobywa. See, our spiritual life isn't all about being growing in holiness and holiness and holiness. Zobaczcie, nasze życie nie polega na tym, aby cały czas wzrastać i wzrastać w świętości. It's being a conduit of God's grace. Trzeba być przewodnikiem, takim rurociągiem Bożej łaski. Our grace is supposed, God's grace flows into us and then out to us to the world. Łaska Boża musi wpływać w nas i wypływać na resztę świata. And in that movement we do get cleansed. I przez ten ruch my zostaniemy oczyszczeni. But our focus isn't on me getting better. Ale moje skupienie nie powinno być na mnie, żeby mi było lepiej. My focus is on letting God go out into the world through me. Ale to, na czym się powinienem skupiać, to jest to. Allowing God to work through me and go out to the world. Aby pozwolić Bogu na to, aby działał poprzez mnie i przekazać go dalej reszcie światu. I want to end with this reading from Acts 5. Chciałbym teraz zakończyć czytaniem z Dziejów Apostolskich z 5 rozdziału. 14 through 16. Wersety 14 do 16. Coraz większa liczba mężczyzn i kobiet przyłączała się do tych, którzy wierzyli w Pana. Na ulicy wynoszono chorych, kładziono na łóżkach i noszach, aby na któregoś z nich padł choć cień przechodzącego Piotra. Do Jeruzalem schodziło się także wielu ludzi z sąsiednich miejscowości. Przenosili oni chorych i tych, których dręczyły duchy nieczyste. I wszyscy odzyskiwali zdrowie. What's going on in your church? Co się dzieje w Twoim kościele? What's going on in your communities? Co się dzieje w waszych wspólnotach? Do you see signs and wonders and miracles? Czy widzicie znaki i cuda? Do the people rush out to the street to have your shadow pass by them? Czy ludzie wychodzą na ulicę po to, aby cień was, którzy tam przechodzicie, padł na nich? No, we all have an excuse. We can't be Jesus. Wszyscy mamy takie wytłumaczenie, przecież nie każdy z nas może być Jezusem. But you have no excuse that you can't be Peter. Ale nie ma żadnego wytłumaczenia, że nie możesz być taki jak Piotr. He made enough mistakes that we all can feel comfortable taking his place. On wystarczająco dużo błędów popełnił, żebyśmy się mogli poczuć komfortowo w sytuacji, że porównawam, że możemy czuć się tak samo mocni jak on. And that's why God chose you and me. I dlatego właśnie Bóg wybrał ciebie i mnie. Because we're nothing. Dlatego, że jesteśmy niczym. But he is something. Ale on jest kimś. And we're not letting the world see that something that he is. Repeat, please. We are not. We're not allowing the world to see the something that Jesus is. Nie chodzi o to, żebyśmy pozwalali światu, aby widzieli coś, co przypomina Jezusa. Jesus Christ came to redeem the world. A Jezus Chrystus przyszedł po to, aby odkupić świat. And he wants to do it through you and me. I on chce to dokonać poprzez ciebie i mnie. I don't know if you know Father Cantalamessa. Nie wiem, czy znacie ojca Cantalamessę. He's the Pope's preacher.
on jest kaznodzieją papieskim. He was John Paul's preacher, now he's Benedict's preacher. I był kaznodzieją u Jana Pawła II i teraz jest kaznodzieją u Benedykta XVI. When he speaks, the church listens. I gdy on mówi, to Kościół słucha. He just wrote a series of four talks for Advent. I teraz on napisał serię czterech nauczań na Advent. He said, there's been three opportunities for evangelization in the past. Mówi, że były trzy okazje do ewangelizacji w przeszłości. And we're now entering into the fourth period of evangelization. I teraz wchodzimy w czwarty okres ewangelizacji. He said the first were by the apostles. Pierwszy to był okres apostołów. And the second was by the bishops, basically. I potem drugi to był przede wszystkim przez biskupów. And then he said the last one was the Franciscans and the others going around through the world, the priests going through the world preaching the gospel. I potem ten trzeci okres to byli księża, którzy i franciszkanie przede wszystkim, którzy szli na cały świat i głosili Ewangelię. And that's how the church has been spread over the last 2000 years. I właśnie w tym sposobem Kościół się rozprzestrzeniał na cały świat. But he said this new generation, this is the new evangelization. Ale teraz to pokolenie to jest nowa ewangelizacja. And this is the time that the lay people are called out to evangelize the world. I teraz to jest czas, aby świeccy, którzy są wezwani do tego, by ewangelizować, poszli na cały świat. With Vatican II said that the lay people are responsible for evangelization. Sobór Watykański II mówi, że ludzie świeccy są odpowiedzialni za ewangelizację. We are called to give away Christianity. Musimy przekazać dalej chrześcijaństwo. But it's your job to know what it is to be really a full Catholic. Ale to twoje zadanie polega na tym, aby dowiedzieć się, co to znaczy być pełnym katolikiem. To operate in all the gifts of the Holy Spirit. Aby posługiwać się wszelkimi darami Ducha Świętego. To stand and believe in faith for all the signs and wonders and miracles that come with being a Catholic. Aby stawać w wierze i modlić się o to, aby wszystkie te znaki i cuda stawały się prawdą w Kościele. Then to disciple the rest of the world to that truth. Then what? Disciple the rest of the world to that truth. I wtedy uczyń cały świat uczniami tej prawdy. Some of you may be sitting there and saying, I'm not some saint to work miracles. Może niektórzy z was tutaj sobie siedzą i mówią, no ja nie jestem żadnym świętym, żeby czynić cuda. Yes, you are. Jesteś. Yes, you are. Jesteś, naprawdę jesteś. Stand up. Powstańcie. Father God. Boże Ojcze. I ask you to release your Holy Spirit in a powerful way upon every man in this church. Proszę cię, uwolnij teraz swojego Ducha Świętego na każdego mężczyznę, który jest w tym kościele. Let us believe in the whole truth that's in the Bible. Chcemy wierzyć w pełną prawdę, która jest w Biblii. Let us as laymen take our responsibility as laymen to lead others to know you. Spraw, abyśmy jako ludzie świeccy prowadzili innych do poznania ciebie. Let us honor our priesthood. Pozwól nam uczcić nasze kapłaństwo. Let us be led by the priesthood. Niech będziemy prowadzeni przez kapłanów. But let us do our work as evangelists. Ale pozwól nam robić naszą robotę jako ewangelizatorów. And let us evangelize the world into the full truth of the gospel. I pozwól, abyśmy ewangelizowali pełną, abyśmy głosili pełną Ewangelię Bożą. There is no gospel without the cross. Nie ma żadnej Ewangelii bez krzyża. But there is no gospel without signs and wonders and miracles. Ale nie ma też Ewangelii bez znaków i cudów. Lord, let us preach the full gospel. Panie, pozwól, abyśmy głosili pełną Ewangelię. As Paul preached the full gospel, we desire to preach the full gospel. Tak jak Paweł głosił pełną Ewangelię, tak my chcemy też głosić pełną Ewangelię. I ask you to release your spirit upon everyone in this church. Panie, wylej swojego ducha na każdego w tym kościele. Put a fire in our hearts, O God. Włóż ogień w ich serce. Put truth in our minds. Włóż prawdę w ich głowy. Come, Holy Spirit. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Father, I ask all these blessings. Ojcze, proszę o teraz te wszystkie błogosławieństwa w imię Jezusa. Amen.